Projekt Biognet, czyli zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra, to projekt, który był finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany był w aż 6 jednostkach naukowych w Polsce. Liderem projektu był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, partnerami projektu Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Politechnika Białostocka i Politechnika Warszawska. Głównym celem projektu było znalezienie nowych biokompozytów przy udziale różnych grup mikroorganizmów. Biokompozyty to materiały, które składają się przynajmniej z dwóch składników, przy czym jeden składnik musi być biodegradowalny. Może to być skrobia, mogą to być różne białka pochodzące z różnych organizmów. Dzięki temu, że wytwarzamy te biokompozyty, są one alternatywą dla produktów już istniejących, a nowe biokompozyty zyskują lepsze i nowe właściwości. Są na przykład bardziej odporne na różne zniekształcenia mechaniczne, na temperaturę itd. Uniwersytet Szczeciński w projekcie Biognet był odpowiedzialny przede wszystkim za izolację i selekcję odpowiednich szczepów okrzemek pochodzących z Morza Bałtyckiego. Te najlepsze szczepy to takie, które posiadały odpowiednią ornamentację swoich pancerzyków, czyli były odpowiednio porowate, posiadały odpowiednie rozmiary, które potem te pancerzyki mogły być użyte w dalszych badaniach przez partnerów projektowych. Oprócz pancerzyków okrzemek wykorzystywaliśmy również ich produkty fotosyntezy, jak na przykład lipidy. Tutaj lipidy, czyli tłuszcze, są produkowane przez okrzemki podczas procesu fotosyntezy. Składają się one z różnych kwasów tłuszczowych, które następnie mogą być używane w różnych produktach farmaceutycznych czy produktach żywieniowych. Wspólnie z kolegami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza opracowaliśmy technologię nanocząsteczek lipidowych pochodzących właśnie z okrzemek, które służą jako nanonośniki w produktach dermatologicznych i produktach farmakologicznych. Kolejnym aspektem badań była tak zwana synteza nanocząsteczek. Nanocząsteczki to wszelkiego rodzaju cząsteczki, które posiadają wielkość od 1 do 100 mikrometrów. Naszym zadaniem było znalezienie takiego szczepu okrzemki, który syntezowałby, czyli pochłaniałby nanocząsteczki różnych metali. Używaliśmy do tego biokrzemionkę pochodzącą właśnie z okrzemek, na którą następnie nakładaliśmy wybrane metale: palat, tytan, german, telur, złoto czy srebro. Okazuje się, że produkcja nanocząsteczek srebra i złota przy udziale biokrzemionki pochodzenia okrzemkowego powoduje, że niektóre zanieczyszczenia chemiczne są lepiej usuwane przez tak przygotowany biokompozyt. Ponadto uważa się, że tak przygotowane nanocząsteczki, czy to złota, czy srebra, czy żelaza, w połączeniu z biokrzemionką pochodzenia okrzemkowego, są technologią bardziej ekologiczną od dotychczas stosowanych filtrów, czy innych pochłaniaczy substancji chemicznych. Prowadziliśmy również badania wykorzystujące fikocjaninę, czyli barwnik fotosyntetyczny produkowany przez sinice, czyli bakterie zamieszkujące środowisko wodne, który następnie był nakładany na powierzchnię okryw okrzemkowych, pancerzyków okrzemkowych. Tak przygotowany biokompozyt, czyli fikocjanina plus okrzemki, wykazał bardzo dobre właściwości w terapii fotodynamicznej. Terapia fotodynamiczna stosowana jest na przykład przy zabiegach dermatologicznych lub w terapiach onkologicznych, w tak zwanej fotoonkoterapii. Badania nasze wykazały ogromną przydatność tak przygotowanych biokompozytów w terapii właśnie dermatologicznej i onkologicznej, a także wykazały, że technologia ta jest absolutnie nieszkodliwa. Bezpośrednimi efektami realizacji projektu było powstanie ponad 50 publikacji naukowych. Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza zgłosił również patent na otrzymywanie nanonośników lipidowych wyekstrahowanych właśnie z okrzemek.
Powstały również 4 doktoraty, jednak największą zaletą tego projektu było otworzenie się na nowe horyzonty badawcze, na synergię pomiędzy różnymi zespołami z Polski. Nasz zespół wzbogacił się o nową wiedzę, o nowe możliwości, technologie i potencjalne zastosowanie mikroorganizmów, jakimi są okrzemki. W skład zespołu Uniwersytetu Szczecińskiego wchodził kierownik, pan profesor doktor habilitowany Andrzej Witkowski, 2 młodych doktorów, ja oraz doktor Pia Roy-Chunduri z Indii oraz 4 doktorantów, Aleksandra Golubewa z Rosji, Weronika Brzozowska z Polski, Ewa Górecka i Marta Krzywda. Badania realizowane w projekcie, czyli synteza nanocząstek przy udziale mikroorganizmów, na przykład okrzemek, są istotne z punktu widzenia nauki, ale i także współczesnej gospodarki. Powodują rozwinięcie nowych technologii, uzyskanie nowych biokompozytów o unikalnych i nieznanych wcześniej właściwościach.